Potrzeby osób niesamodzielnych i ich opiekunów, konferencja w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem miała miejsce 15 kwietnia w Czarneńskim Centrum Kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, której organizatorem jest Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Witam bardzo serdecznie burmistrza miasta i gminy Czarne, pana Piotra Zabrockiego. Witam kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnym, panią Małgorzatę Kłobukowską. Witam również serdecznie pana Krzysztofa Mazurka, koordynatora projektu. Witam wszystkich zgromadzonych, witam również media, telewizję Czarne i Remix Media. Proszę Państwa, chcę poinformować wszystkich obecnych, że gmina Czarne prowadzi projekt rewitalizacji części obszaru naszego miasta i ta rewitalizacja prowadzona jest w części twardej i miękkiej, czyli w części inwestycyjnej, ale także w części społecznej. I jednym z elementów tego projektu jest Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, placówka, która została powołana w ramach tej rewitalizacji. Ja Michałowska-West, jestem pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej. Chciałabym pokrótce przedstawić zadania, cele Ośrodka Pomocy Społecznej, jaką pomoc niesiemy, jaką pomoc oferujemy. Także dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, rodzin, żeby wiedzieli, gdzie się można zgłosić, poprzez kogo uzyskać daną pomoc. Ja będę się posiłkowała slajdami. Oczywiście Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie wszelkich aktów prawnych i miejscowych, i ogólnych, tych ministerialnych. Ale głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie pokonać tych barier tej życiowej niezaradności, powiedzmy, w danej chwili własnymi środkami, własnymi możliwościami. Ta pomoc, którą niesie ośrodek, jest jakby pomocą doraźną, żeby pomóc, żeby dana osoba mogła wyjść z trudnej sytuacji. Nie powinna być pomocą ciągłą, tak? Czyli nie powinniśmy z tej pomocy korzystać, nie wiem, przez 20 lat. Czasami się tak zdarza w różnych sytuacjach, ale my raczej jesteśmy przygotowani na to, żeby pomagać, żeby dana osoba później stanęła na własnych nogach, o własnych siłach sobie dalej radziła. Tak jak już powiedziałam, powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, zintegrować ze środowiskiem, a jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów, tak? Tak żebyśmy, powiedzmy, nie popadli na nowo w różne problemy. Jak mówiłam na samym początku, główną ustawą, z którą pracujemy, to jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Na tej ustawie bazujemy, ale również na rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych. Kryteria dochodowe to hasło będzie się przewijało, że tak powiem, przez całość mojej wypowiedzi, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz. Raz na 3 lata Rada Ministrów określa nowe kryteria dochodowe. To jest taka kwota, według Rady Ministrów powinniśmy, wyjściowa, bazowa,
za którą powinniśmy jakby żyć. Dla osoby samotnie gospodarującej w tej chwili to jest 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł. To wszystko, co jest powyżej, czyli powyżej 701 zł, nie zawsze będzie nas kwalifikowało do uzyskania pomocy. Bo tutaj przychodząc do ośrodka pomocy społecznej, pracownik socjalny będzie przeprowadzał wywiad, będzie kwalifikował, tak? I jeden z czynników, który będzie brał pod uwagę, to jest właśnie kryterium dochodowe. Maksymalna kwota zasiłku stałego to jest 645 zł, ja później powiem, co to jest zasiłek stały. I kwota dochodu z jednego hektara przeliczeniowego to jest w tej chwili 308 zł. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje wszystkim osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym na terenie Polski i przebywającym na terenie Polski oraz cudzoziemcom, jeżeli mają kartę stałego pobytu bądź pracują u nas na pobytach czasowych, ale mają zezwolenie, tak mają pełne prawa do korzystania z naszej pomocy. Mówimy, przyznając prawo do świadczenia z pomocy społecznej, obliczamy dochód. I za dochód uważa się wszystkie miesięczne przychody z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składamy wniosek. Teraz mamy kwiecień. Jeżeli ktoś przyjdzie w kwietniu złożyć wniosek, osoba ubiega się o przyznanie pomocy, więc pracownik socjalny bada dochód za marzec, tak? Przedkładamy wszelką dokumentację, która mówi nam, jaki dochód mieliśmy w miesiącu marcu. Od tych dochodów odliczamy składki emerytalne, chorobowe, rentowe, podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz potrącenie alimentacji bez obciążeń. Czyli taką kwotę, którą zasądzi sąd, nie bierzemy pod uwagę zobowiązań komorniczych, tak? Jakiś odsetek, to, co nam się nagromadzi gdzieś tam przez jakiś czas niepłacenia. I teraz bardzo ważna rzecz. Ustawodawca określił, kiedy powinniśmy przyznać pomoc, jakie są to szczególne warunki, tak zwane, jakie deficyty występują i kryterium dochodowe, te tak zwane deficyty, to jest podstawowa rzecz, która jakby uprawnia nas o ubieganie się o pomoc. Jest to ubóstwo, czyli ubóstwo to jest poniżej kryterium dochodowego, czyli 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 528 dla osoby w rodzinie. Sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe oraz klęski żywiołowe lub ekologiczne. Tak samo jak kryterium dochodowe, tak te deficyty będą ciągle powielane do tak naprawdę do uzyskania czy zasiłku stałego, czy zasiłku, czy jakiegoś świadczenia pieniężnego. Czasami zmienia się procentowość tego kryterium dochodowego, ale zawsze dysfunkcja musi być. Tak, także tutaj trzeba o tym pamiętać. I w pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych zaliczamy zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu przyznanej opieki przez sąd. Ja od razu powiem może o co tutaj chodzi. Czasami jakby sytuacja tego wymaga i jest osoba ubezwłasnowolniona, czyli potrzebuje opiekuna do reprezentowania go we wszystkich czynnościach prawnych. Oczywiście to ustala sąd. Sąd takiemu opiekunowi może przydzielić wynagrodzenie. Czasami zdarza się tak, że sąd przydziela w kwocie miesięcznej to wynagrodzenie. Czasami po ustaniu opieki dopiero zostają wypłacone pieniądze, ale jeżeli sąd wyda postanowienie o wypłacaniu pieniędzy za sprawowaną opiekę, wtedy z taką decyzją sądu, z postanowieniem sądu udajemy się do ośrodka pomocy społecznej, gdzie zostaną nam wypłacone pieniądze. Do świadczeń niepieniężnych zaliczamy pracę socjalną. Tak naprawdę praca socjalna to jest cała praca pracownika socjalnego, która się nie da zmierzyć, tak? Wywiadem środowiskowym, jakąś taką wymierną, czymś, co możemy wziąć do ręki, bo tak naprawdę to pracownik socjalny głównie pracuje na dokumentacji, na wywiadach środowiskowych, ale też przychodzą klienci po jakiś druk, po pomoc, po poradę i to wszystko jest nazywane pracą socjalną. Bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne możemy uzyskać, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie i posiłek. Ja jeszcze może dodam, że co prawda każdy ośrodek pomocy społecznej mniej więcej działa na takich samych zasadach, ale te formy pomocy mogą być też różne, tak? Nie w każdym ośrodku będzie szerokie poradnictwo specjalistyczne, będzie dostęp do psychologa, do terapeuty, do prawnika, bo nie każde ośrodki też mają takie możliwości, ale wiadomo, że im większa instytucja, to tych możliwości jest więcej, chociaż u nas w naszym ośrodku też jest bardzo szeroka gama pomocy. Możemy uzyskać niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkania chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. Świadczenie z pomocy społecznej udziela się zazwyczaj na wniosek, czyli na wniosek, na tak zwane podanie czy prośbę, tak? Może to być złożona przez samego zainteresowanego, przez jej przedstawiciela ustawowego, bądź też przez inną osobę. Nie wiem, jeżeli w środowisku widzimy sąsiada, sąsiadkę potrzebujący pomocy, to możemy przyjść i zgłosić, tak? Tylko tak naprawdę ta osoba też musi wyrazić chęć, żebyśmy mu udzielili tej pomocy, bo tylko dlatego, że my byśmy chcieli pomóc, to niestety nie zawsze tak jest. Musi osoba wyrazić zgodę. Pomoc społeczna może być udzielona także z urzędu, również za zgodą osoby zainteresowanej. Czasami jest tak, że przychodzi klient i chce, nie wiem, uzyskać, tak, prosi o pomoc w jakiejś danej formie, ale pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu czy w czasie tego wywiadu widzi, że może udzielić pomocy w jakiejś innej jeszcze sferze, tak? To tak zwana pomoc urzędu, my wtedy udzielamy po prostu jakby całościowej pomocy, czy pokazujemy, z jakiej pomocy można skorzystać. Zawsze zgłaszamy się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Ta pomoc jest w formie przyznania, wydania decyzji administracyjnej, bądź przyznania, bądź odmowy, tak? Jeżeli nie będziemy spełniali kryterium dochodowego, nie będzie żadnej dysfunkcji, pracownik socjalny stwierdzi, że jednak klient może własnymi środkami przezwyciężać te swoje trudności, to też wskazujemy, tak? Jakby na to.
Także tutaj w czasie wywiadu środowiskowego badamy te wszystkie czynniki. Albo wydajemy decyzję o przyznaniu, albo wydajemy decyzję o odmowie, wskazując jakieś inne formy. Tak jak już powiedziałam, przeprowadzenie wywiadu jest podstawowym takim narzędziem udzielenia pomocy społecznej. Celem wywiadu jest rozpoznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej, mieszkaniowej osoby bądź rodziny ubiegającej się o pomoc. I tu pracownik socjalny czasami jak taki detektyw idzie do domu i bada, tak? Sprawdza, pyta, docieka, czy są jakieś inne źródła dochodu. Jeżeli są, to się wpisuje. Tak naprawdę mamy też dostęp do dokumentacji elektronicznej, tak? Także czasami komuś się wydaje, że oszuka tego pracownika socjalnego, nie poda pełnego źródła dochodu, ale my to możemy zweryfikować. Wywiad środowiskowy przeprowadzamy w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia podania. Chyba że są jakieś nagłe, pilne sytuacje, to wtedy w terminie 2 dni musimy przeprowadzić ten wywiad środowiskowy. Wszystko dokumentujemy na odpowiednim arkuszu i później wydajemy decyzję. Osoba czy rodzina, która wnioskuje o przyznanie pomocy, musi mieć świadomość tak naprawdę, że musi nam przedstawić wszelką dokumentację, którą my potrzebujemy. My się nie pytamy o źródła dochodu tylko dlatego, że nam się to tak podoba, tylko po prostu, że nas ustawodawca do tego obliguje. Musimy zgromadzić, zweryfikować wszelką dokumentację. Czasami osoby, no nie wiem, boją się z jakichś przyczyn, nie chcą okazać czy dokumentacji medycznej, czy jakichś faktur, a wnioskują o przyznanie świadczeń na jakiś dany cel, więc pracownik socjalny musi tak naprawdę wiedzieć, na co te pieniążki trzeba przeznaczyć, tak? Dysponujemy tak naprawdę środkami publicznymi, czyli naszymi po prostu pieniędzmi, więc to też taki troszeczkę strażnik pieniążków. Także tutaj od dowodu osobistego tak naprawdę po decyzję, nie wiem, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, jakichś postanowień sądowych o przyznaniu alimentów, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje przyznające emerytury, renty. O to wszystko będzie prosił pracownik socjalny. Oczywiście zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu, czy to umowa, będzie zlecenie, czy umowa o pracę, także każde źródło dochodowe. Bądź też, jeżeli jest osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, to decyzja o tej rejestracji, bądź też my w programie sobie weryfikujemy, czy dana osoba jest w dalszym ciągu zarejestrowana, bo no, jedną z przyczyn przyznania pomocy jest bezrobocie, a jeżeli komuś, no powiedzmy, komuś zapomniało i nie pojechał, nie potwierdził swoją gotowość do podjęcia pracy w Urzędzie Pracy, to Urząd Pracy niestety taką osobę na kilkanaście, kilkadziesiąt dni odsuwa, tak? Czyli wtedy nie mamy tutaj, jakby jest może kryterium dochodowe, to i dany klient spełnia, ale nie ma dysfunkcji, tak? Jest po prostu podstawy przyznania pomocy. Także tych dokumentów, o które może prosić pracownik socjalny, jest bardzo dużo. Klient w czasie przeprowadzenia wywiadu zawsze potwierdza te powyższe informacje, które są opisywane swoim podpisem, składa oświadczenie majątkowe. To oświadczenie majątkowe jest wymagane. Czasami też prosimy o wypisanie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o swojej sytuacji, w której się dana osoba znajduje. Osoba bądź rodzina, która jest jakby pod pieczą ośrodka pomocy społecznej, musi współpracować z pracownikiem socjalnym.
To nie jest tak, że tylko przyjdzie i złoży podanie, a ta decyzja się sama napisze. Jeżeli pracownik socjalny nie przeprowadzi wywiadu, to nie będzie decyzji, nie będzie przyznania pomocy. Także tutaj musi być ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym w czasie przeprowadzenia wywiadu, jak i w czasie trwania po prostu tej przyznania pomocy, bo w każdej chwili można zweryfikować, tak? Jedną z form pomocy to jest przyznanie zasiłku stałego. Zasiłek stały przyznaje się pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub w rodzinie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku, czyli osiągnęła już wiek emerytalny, ale w ciągu swojego życia nie pracowała, nie uzyskała emerytury i wtedy możemy ubiegać się o zasiłek stały, bądź ma orzeczoną niezdolność całkowitą niezdolność do pracy, czyli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, ale to stopień umiarkowany powinien być nabyty jakby do 18 roku życia bądź do 24, jeżeli się osoba uczyła. Przyznając zasiłek stały, też bierze się pod uwagę kryterium dochodowe, czyli przelicza się, jeżeli jest to osoba samotnie gospodarująca, to przelicza się od kwoty 701, jeżeli w rodzinie 528, ale maksymalna kwota zasiłku stałego nie może przekroczyć 634 zł. Do tego zasiłku stałego też są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłek okresowy to jest też jedna z form przyznawanej pomocy. Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przysługuje osobie samotnie gospodarującej, jak i osobie w rodzinie. Tylko tutaj muszą być spełnione te dysfunkcje, tak, o której tutaj nam ustawodawca mówi, że w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, więc jak przychodzi osoba, która jest niezarejestrowana w Urzędzie Pracy, a no powiedzmy wizualnie, może to tak nie powinno się określać, ale jest gotowa do podjęcia tej pracy, mogłaby podjąć pracę, więc no może liczyć na to, że tej pomocy nie udzielimy po zweryfikowaniu, jeżeli nam nie przedstawi innych ważnych powodów, tak? Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi, że ta osoba się nie leczy, nie wiem, tak naprawdę jest zdrowa, nie chce jej się pracować, no to w Urzędzie Pracy jest dużo ofert, my tak samo zawsze służymy pomocą. Zresztą bardzo często też pracodawcy dzwonią do nas z informacją, że zatrudnią na dane stanowisko, żebyśmy informowali osoby, także my bardzo chętnie wtedy podsyłamy propozycje pracy. Zasiłek okresowy, jak sama nazwa mówi, okresowy, jest przyznany na dany czas, od do, ponieważ tak jak na początku mówiłam, że pomoc społeczna jest przyznawana na czas jakiejś danej trudności, tak? Także staramy się klientowi pomóc, żeby przezwyciężył te trudności, żeby mógł własnymi siłami sobie radzić. Tutaj jeszcze powiem, że minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi do 50% różnicy między kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a jej dochodem. Tak naprawdę dla osoby samotnie gospodarującej na tą chwilę, jeżeli nie ma żadnych innych dochodów, to jest 350 zł i 50 groszy, więc to też nie są jakieś tam kolosalne pieniądze, za które da się przeżyć, ale na pewno pomogą w wielu sytuacjach. I tutaj weryfikując, do dochodu doliczamy również wszystkie źródła, które klient posiada, czyli nie wlicza się świadczenia wychowawczego, tak, czyli 500+,
nie jest wliczane do dochodu, a wszelka inna pomoc jest wliczana, zasiłki rodzinne też są wliczane do dochodu. I zasiłek celowy, jak sama nazwa mówi, na konkretny cel w danej chwili, tak? Czy na zakup żywności, leków, na leczenie, na zakup opału, odzieży, jakieś koszty związane z pogrzebem, czy drobne remonty, naprawy, ale to też nie dla poprawy, nie wiem, lepszej sytuacji, tak, bo nam się kawałki w łazience znudziły, tylko na przykład, nie wiem, jeżeli jest to osoba niepełnosprawna, potrzebuje udogodnienia w formie poręczy, czy u jakichś uchwytów, tak, to o takiej pomocy mówimy i tak samo tutaj możemy przyznać. I tutaj nie zawsze bierzemy pod uwagę kryterium dochodowe, tak, bo zasiłek celowy to na jakiś cel, na jakieś zdarzenie losowe, także tutaj kryterium dochodowe nie jest najważniejsze. I specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, nie, tak jak mówiłam, o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Tutaj już nie badamy jakby to kryterium dochodowe, tylko daną sytuację, która zaistniała. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny to jest taka pisemna umowa zawarta pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc, a pracownikiem socjalnym. Określa się jakby tutaj uprawnienia, zobowiązania obu stron. Czyli my przyznajemy pomoc, tak najogólniej mówiąc, a klient podpisuje nam zobowiązanie, że on na przykład tak zarejestruje się w Urzędzie Pracy, będzie czynnie poszukiwał pracę, no pójdzie do tej pracy, tak, żeby sprawdzić w ogóle, czy to jego praca wymarzona, powiedzmy, tak, ale to jest taki kontrakt socjalny, który się zawiera z rodziną lub z daną osobą, nie tylko odnośnie pracy, ale no, na przykład odnośnie poprawy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, tak, dotyczą się cele, określa się czas realizacji tych celów, później następuje podsumowanie, czy wypracowaliśmy, czy nie. W Ośrodku Pomocy Społecznej można uzyskać też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Najczęściej to jest tak, że jeżeli osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w innej firmie, w innej instytucji, nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, zdarzyła się jakaś sprawa zdrowotna, trzeba było pójść do lekarza, do szpitala, była jakaś pomoc na SOR-ze i nagle w EWUS-u wyświetla się na czerwono dany klient, tak? Także wtedy przychodzi dana osoba, składa wniosek o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym. To ubezpieczenie zdrowotne jest na 90 dni, ale też tu jest kryterium dochodowe, także trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś, nie wiem, ma dosyć duże dochody, no to musi z własnego źródła jakby opłacić sobie tą składkę zdrowotną. My wtedy nie opłacimy. Sprawienie pogrzebu to też jedno z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej. Odbywa się w ustalony sposób przez gminę, że gmina wydaje wydaje uchwałę określającą, w jaki sposób w danej gminie będą sprawiane, będzie sprawiony pochówek osobom, które nie mają żadnej rodziny, są bezdomne. Oczywiście sprawienie pogrzebu musi być zgodne z wyznaniem danej osoby. Posiłek schronienie i niezbędne ubranie. To jest taki dosyć szeroki wachlarz naszych zadań. Może powiem o schronieniu, no, każdej osobie zazwyczaj bezdomnej, tak? Bo jak mamy jakiś lokum, no to gdzieś tam mieszkamy, ale osobie bezdomnej przysługuje pomoc w formie schronienia, bądź to w noclegowni, bądź w schronisku.
czy dla osób bezdomnych, czy dla osób z usługami opiekuńczymi, bo już takie też schroniska są, szczególnie w takim okresie zimowym, od listopada do końca marca. Wtedy często te osoby gdzieś tam się zgłaszają. Najczęściej my dowiadujemy się o takich osobach, jak przychodzi podanie bądź już nawet wywiad gdzieś tam z Polski i wtedy się okazuje, że nasz mieszkaniec, który kiedyś mieszkał w Czarnym, to teraz gdzieś tam przebywa w Polsce, no i potrzebuje naszej pomocy, tak? Bo tutaj zawsze w przypadku osób bezdomnych ośrodkiem pomocy społecznej, który finansuje tą pomoc, jest ośrodek ostatniego miejsca zameldowania. Stąd też czasami przez, nie wiem, 20 lat taki mieszkaniec już nie mieszka w danej miejscowości, ale pomoc, później ten wywiad przychodzi do nas i my udzielamy pomocy. W noclegownie oczywiście, czy schroniska, są to instytucje, które zapewniają nie tylko przysłowiowe łóżko, ale też również zazwyczaj czy posiłki, ubranie, można się umyć, wykąpać. Czasami też jest pomoc pracownika socjalnego bądź pielęgniarki. Także to też realizujemy i ta pomoc też jest w formie decyzji. Było też tam o posiłkach. Realizujemy program rządowy Posiłek w szkole i w domu, tak się nazywa, który jest na lata 2019-2023. W poprzednich latach też był taki program, tylko pod inną nazwą. I tu można uzyskać pomoc w postaci posiłku. Te posiłki, na przykład dożywiamy dzieci w szkole, jeżeli jest taka potrzeba. Również możemy, znaczy proponujemy świadczenie, znaczy proponujemy, no możemy to realizować w formie świadczenia pieniężnego dla pozostałych osób, czy dla osób niepełnosprawnych. I też tutaj jest kryterium dochodowe, tylko kryterium dochodowe jest trochę wyższe, bo 150%. I teraz dla osoby samotnie gospodarującej kwota ta nie może przekroczyć 1051,50 zł, a dla osoby w rodzinie 792 zł. No i też musi być jakaś dysfunkcja, tak? Nie każdemu niestety ta pomoc będzie należała się, bo nie tylko tutaj to kryterium dochodowe jest ważne. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne. Ja tylko tak króciutko powiem, bo koleżanka będzie mówiła szerzej o tym, że taką pomoc można uzyskać. I tutaj kryterium dochodowe, no nie, znaczy nie, brane jest w inny sposób pod uwagę, tak? Ale to już koleżanka powie, nie będę jej odbierała. Pobyt i usługi w Domu Pomocy Społecznej. No jeżeli osoba z powodu wieku, niesprawności nie może przebywać, nie radzi sobie sama w domu, to może ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Tam są świadczone usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, jeżeli mówimy o dzieciach. Także możemy się, klient może się ubiegać, bądź jego rodzina, o przyznanie pomocy tej takiej całodobowej, z tym, że pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Pensjonariusz, mieszkaniec ponosi odpłatność 70% ze swojego uposażenia, czyli z emerytury, renty. 30% kolejne to płaci, dopłaca bądź albo gmina, albo rodzina, tak? Jest tak zwane zobowiązanie alimentacyjne i pracownik socjalny przeprowadza wywiad alimentacyjny wśród członków rodziny, jeżeli to jest tak po kolei wstępni, czyli najpierw małżonek, małżonka, dzieci, następnie wnukowie, tak? Także tutaj
umieszczając kogoś w domu pomocy społecznej, należy mieć brać pod uwagę fakt, że możemy dokładać się do tej odpłatności, do tej pomocy. Gmina jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności, ale przed gminą jest zobowiązana rodzina. Także alimentacja jest nie tylko w stosunku do dzieci, ale dzieci mają obowiązek alimentacyjny również w stosunku do swoich rodziców. Domy pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na różne typy w zależności od schorzenia. Dla osób w podeszłym wieku, dla przewlekle somatycznie chorych, dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz dla osób uzależnionych od alkoholu. To jest taki dosyć nowy typ domu, bo istnieje tak naprawdę w ustawie dopiero chyba od jakichś 5 lat i tych domów pomocy społecznej na dzień dzisiejszy jest chyba ze 4 w Polsce, więc bardzo trudno tutaj jest o miejsce w takim domu. Chociaż na chwilę obecną domy dla osób przewlekle somatycznie chorych no cieszą się też bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ tak naprawdę jest coraz więcej osób potrzebujących pomocy, które no niestety z różnych powodów tej pomocy nie mogą uzyskać w swoim domu rodzinnym, więc no czas oczekiwania na taki dom czasami jest długi. Można jeszcze ubiegać się o pomoc w takiej instytucji całodobowej, tak zwanych zakładach opiekuńczo-leczniczych. To jest tak poza ośrodkiem pomocy społecznej, bo pracownik socjalny ewentualnie może pomóc w skompletowaniu dokumentów czy w wydrukowaniu dokumentów, ale tam głównie wypełnia to lekarz, ale myślę, że to pani pielęgniarka chyba może więcej powie na ten temat. Miesięczny koszt utrzymania w danym domu pomocy społecznej jest bardzo indywidualny. Każdy dom w zasadzie ma ponosi koszty w jakimś tam własnym zakresie, więc te kwoty są bardzo różne. No to już mówiłam o opłatach, tak? Kto wnosi, kto. Także jeżeli jest taka, możemy też ubiegać się tutaj o zwolnienie z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli nasze kryterium dochodowe nie będzie przekraczało 300%, to jest na tą chwilę dla osoby samotnie gospodarującej gdzieś w okolicach 1900, może nawet nieco ponad, to wtedy nie ponosi się tej odpłatności. Także też no proszę się nie bać, jeżeli jest taka pomoc potrzebna, że my będziemy zawsze płacić. No nie zawsze to tak jest, że rodzina jednak będzie ponosiła tą odpłatność, bo nie jest w stanie też tej odpłatnością sprostać. W ośrodku pomocy społecznej można uzyskać też świadczenia rodzinne, czyli zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Czasami czy świadczenia rodzinne, czy fundusz alimentacyjny jest jakby niekoniecznie zawsze jest w ośrodku pomocy społecznej, ale u nas akurat tak jest, stąd też tutaj jakby przedstawiam Państwu, jaką pomoc można uzyskać. Fundusz alimentacyjny przysługuje osobom uprawnionym, które mają tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, gdzie jest bezskuteczna alimentacja. Osoba zobowiązana do alimentacji no, nie łoży, tak, nie płaci na dziecko, więc wtedy możemy zwrócić się do komornika i z tytułem wykonawczym możemy przyjść do funduszu alimentacyjnego i tam uzyskamy pomoc. Na tą chwilę fundusz alimentacyjny wypłaca do 500 zł, tak? Nawet jak mamy wyrok powiedzmy na 800 zł alimentów, to fundusz alimentacyjny wypłaca tylko do 500 zł. Tak to jest ustalone. Tu też jest kryterium dochód na rodzinę. Na tą chwilę jest 725 zł, ale od października podaje, że ma być 800 zł. Także
wprowadzone świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, tak zwane za życiem. To w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000. Tutaj takim bardzo ważnym dokumentem, który trzeba przedstawić, to jest zaświadczenie lekarskie. I zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza specjalistę. Także tutaj, jeżeli przyjdziemy do Ośrodka Pomocy Społecznej, na pewno uzyskamy wszelkie informacje, jakie zaświadczenie, od jakiego lekarza. Ośrodek Pomocy Społecznej też, jednym z głównych zadań jest wypłata świadczeń wychowawczych, tak zwanego 500+. Na tą chwilę jeszcze jest kryterium na pierwsze dziecko 800 zł, na dziecko, kiedy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, 1200 zł, ale od lipca w zasadzie to ma się zmienić, także tu będą inne kryteria. W ubiegłym roku zostało wprowadzone świadczenie Dobry Start dla ucznia, czyli kwota 300 zł dla osób uczących się. Tutaj w przypadku świadczeń rodzinnych można o pomoc ubiegać się w formie elektronicznej też. Niekoniecznie trzeba przychodzić do ośrodka, składać wniosek papierowy. Wszystkie formalności możemy załatwić w formie elektronicznej, także tu jest takie ułatwienie. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc jeszcze w formie asystenta rodziny. Jeżeli pracownik socjalny, bądź nie wiem, mamy zgłoszenie, że w rodzinie są jakieś zaniedbania, czy rodzina przeżywa trudności, nie radzi sobie w wykonywaniu podstawowych, wypełnianiu podstawowych funkcji życiowych, wtedy opiekuńczych, nie tyle życiowych, wtedy możemy, pracownik socjalny może wnioskować o przyznanie asystenta rodziny. To jest taka osoba, która pomoże w takich codziennych, nie wiem, sprawach, pokaże metody wychowawcze, metody, nie wiem, gospodarowania tak środkami. Opracowuje się plan dla danej rodziny i według tego planu się pracuje. No nie wiem, nazwijmy to, że to taki anioł stróż, dobra ciocia w rodzinie, która nie zawsze nasze rodziny potrafią sobie ze wszystkim poradzić, czy pójść do jakiejś instytucji, załatwić formalności, tak? Czasami sprawia to trudność, ale głównie ta pomoc jest przyznana, żeby rozwiązywać problemy wychowawcze z dziećmi, czy udzielanie pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy, tak żeby rodzina przezwyciężyła trudności. Tak naprawdę tu obejmuje się pomocą całą rodzinę, bo asystent rodziny wtedy współpracuje ze szkołą, z poradniami, z sądem, ze wszystkimi instytucjami, które są potrzebne w przezwyciężeniu trudności w danej rodzinie. W Ośrodku Pomocy Społecznej możemy też sobie wyrobić kartę dużej rodziny. Karta jest dla osób, które miały trójkę dzieci. Mogą sobie osoby wypracować, znaczy wyrobić taką kartę, takie, które już mają dorosłe dzieci, tak? Także karta uprawnia nas tak naprawdę do wszelkiego rodzaju zniżek, no różnych zniżek, bo coraz więcej czy instytucji, czy jakichś zakładów przyłącza się do tej karty dużej rodziny. Możemy pójść, nie wiem, do muzeum, do kina, na basen, pojechać pociągiem ze zniżką, także to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. W Ośrodku Pomocy Społecznej działa zespół interdyscyplinarny. Nie każdy może wie, że
że taka pomoc jest oferowana głównie dla rodzin, które uwikłane są w przemoc. O niebieskiej karcie, niebieskiej linii pewnie Państwo gdzieś tam słyszeli. Czasami zakłada się niebieską kartę tam, gdzie jest przemoc w rodzinie. Nie mówimy tylko o przemocy względem dzieci, ale mówimy również o przemocy względem osób dorosłych, czy przemocy względem, nie wiem, seniorów, bo przemoc ma różne oblicza, nie tylko to jest przemoc fizyczna, psychiczna czy seksualna, ale również jest przemoc ekonomiczna i tak naprawdę w dzisiejszych czasach zdarza się bardzo często, ale bardzo rzadko my o niej wiemy, tak? Także często się zdarza, no powiedzmy, jakiś, nie wiem, wnuczek, syn, który bardzo chętnie odwiedza mamę czy tatę w dniu emerytury, ale już niekoniecznie zagląda w kolejnych dniach, tak? I taka osoba tak naprawdę nie ma środków do życia, a wstydzi się o tym powiedzieć. Więc przemoc ekonomiczna jest przemocą tak naprawdę. I w Ośrodku Pomocy Społecznej działa zespół interdyscyplinarny, który robi wszystko, żeby przeciwdziałać przemocy w rodzinie, czyli jak to się odbywa technicznie, może ja powiem tak najprościej. Zaprasza się taką daną osobę i sprawcę przemocy, i osobę uwikłaną w przemoc, oczywiście na spotkania w dwóch różnych godzinach, żeby nie doszło do jakiejś konfrontacji na korytarzu. No i wysłuchuje się tych osób, tak? Każda strona jakby ma prawo wypowiedzi i proponuje się pomoc w formie psychologa, w formie terapeuty. Są to też odwiedziny pracownika socjalnego w domu, żeby monitorować sytuację dzielnicowego, tak? Także tutaj w zależności od tego, jaka jest sytuacja, jest indywidualna, jest właśnie zakładana taka niebieska karta i monitorowana. W skład zespołu interdyscyplinarnego, bądź też grupy roboczej, bo zespół interdyscyplinarny to są przedstawiciele jednostek pomocowych i policji, oświaty, ochrony zdrowia, a tak naprawdę to skupia wszystkie te osoby, ale jest tak zwana grupa robocza, czyli te osoby, które pracują jakby na co dzień, tak, z daną osobą. Wszystkie te działania są oczywiście dokumentowane, jeżeli jest taka potrzeba, bo w przypadku przemocy, gdzie są dzieci, od razu informacja trafia do sądu rodzinnego. Sąd rodzinny ze swojej jakby strony przydziela kuratora zawodowego bądź kuratora społecznego. Także jeżeli dzieje się krzywda dzieciom, to te instytucje bardzo szybko są informowane i monitoruje się sytuację. Jednym z głównych celi działań, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, jest też Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ona obecnie ma siedzibę na ulicy Moniuszki 12, ale tak naprawdę my w Ośrodku Pomocy Społecznej również tutaj jakby te cele realizujemy. Czym ona się zajmuje? No tak naprawdę główne działanie to jest profilaktyczne takiej komisji, tak? Ale też jeżeli mamy problem w rodzinie, jeżeli, nie wiem, ktoś z domowników nadużywa alkoholu, z tego tytułu są problemy, nie wiem, jest przemoc, możemy zgłosić się do Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o pomoc. Komisja może skierować daną osobę na tak zwane przymusowe leczenie. Najpierw jest badanie przez biegłego psychologa, psychiatry, wydawana jest opinia i sąd w konsekwencji wydaje nakaz podjęcia leczenia, tak to się nazywa. No ale też na tę gminna komisja jakby jest nastawiona na profilaktykę. Prowadzi taką szeroko rozumianą profilaktykę. Wydaje też
decyzję na zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych, znaczy sama komisja nie wydaje, tak? Bo to wszystko dzieje się w porozumieniu oczywiście z władzami danej miejscowości. I w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym w poniedziałki w godzinach od 16 do 19 dyżur pełni pedagog, udziela pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Można przyjść, nie trzeba się awizować, tak? Można przyjść po prostu i od razu ta pomoc zostanie udzielona. Od godziny 15 do 18 dyżur pełni prawnik, który udziela porad w zakresie prawa rodzinnego. We wtorki od 8 do 11 dyżur pełni pani psycholog, która również pracuje z dziećmi w szkole, więc ma doświadczenie takie z dziećmi. W godzinach popołudniowych od 15.15 do 17.00 dyżur pełni psycholog, udziela pomocy osobom uzależnionym bądź od alkoholu, od narkotyków, bądź od innych używek. I w czwartki również, jeszcze we wtorki od godziny 17.00 odbywają się meetingi grupy AA. W czwartek w godzinach 15.18 dyżur pełni pani psycholog, zresztą ta sama co we wtorek. I w godzinach od 16 odbywają się grupy wsparcia dla osób uzależnionych. I tu jeszcze chciałabym dopowiedzieć, że pomoc uzyskują nie tylko osoby uzależnione, ale ich rodziny, osoby współuzależnione tak zwane. Także to nie koniecznie jest oferta tylko i wyłącznie do osób uzależnionych, ale do ich rodzin również. Realizujemy również program operacyjny Pomoc Żywnościowa w Banku Żywności. Tutaj są oferowane paczki żywnościowe. Zawsze w sierpniu kwalifikujemy do przyznania tej pomocy. I tu również jest kryterium dochodowe, tylko kryterium dochodowe tu już jest 200%, więc dosyć wysokie. I dla osoby samotnie gospodarującej to jest 1402 zł, a dla osoby w rodzinie 1056. Tylko znowu tu jest dysfunkcja. Oprócz tego, że to jest kryterium dochodowe, to my też sprawdzamy, próbujemy zakwalifikować osobę do otrzymywania żywności i sprawdzamy, czy jest ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie i tak naprawdę. I czasami to jest tak, że gdzieś tam jest ogłoszenie, że proszę iść do ośrodka pomocy, będzie do Caritasu, będzie żywność, no ale nie zawsze dana osoba niestety się zakwalifikuje i to nie jest zła wola pracownika socjalnego, tylko po prostu przepisów, tak? My tutaj, tak jak mówiłam, ta pomoc jest dla osób potrzebujących, które uzyskają skierowanie od nas. Część osób jest jakby zakwalifikowanych do wydania żywności w Ośrodku Pomocy Społecznej, a część w Caritasie, ale to jest ta sama pomoc, nic innego nie ma, może w innym czasie jest wydawana. Są to paczki żywnościowe, bo tutaj też jest jakby z góry narzucone, co ma być. Czasami w Ośrodku Pomocy Społecznej mamy tak zwaną żywność dodatkową. Ale to nie jest jakby to samo, co z Banku Żywności, tylko dodatkową żywność, którą wydajemy. Oprócz samej żywności, samej paczki żywnościowej, takie działania, które towarzyszą i które są realizowane przez Bank Żywności, to są warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne i warsztaty niemarnowania żywności. To przy okazji możemy dowiedzieć się na pewno ciekawych rzeczy, możemy zdobyć przepisy, bo tam te osoby, które prowadzą, bardzo fajnie pokazują, jak z tej paczki żywnościowej można zrobić coś do jedzenia fajnego i nie marnować tej żywności przede wszystkim. To tak pokrótce przedstawiłam główne zadania, które są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale tak jak mówiłam na początku,
że ta praca socjalna pracownika jest taka niezmierzalna, więc tak naprawdę zawsze staramy się pomóc w każdej sytuacji, w każdej sprawie, w każdej osobie. Jeżeli jakby nie są to nasze kompetencje, to na pewno pokierujemy daną osobę, także nasze pole działania jest bardzo szerokie. Jeszcze tutaj nie mówiłam też, nasunęło mi się na myśl, że czasami jeżeli ktoś nie wiem, stracił mieszkanie, nie ma gdzie mieszkać, to mamy też mieszkania chronione, nie jest ich dużo, ale w jakichś interwencyjnych sytuacjach jesteśmy w stanie pomóc. Także tak wygląda pokrótce pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani Alinie. Proszę państwa, będzie można również uzyskać indywidualnych konsultacji od pani Aliny. Pani Alina będzie do dyspozycji, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, będzie można takiej informacji uzyskać. Z tyłu są postawione stoliki, można sobie usiąść, poprosić o odpowiedź na jakiekolwiek pytanie, które by nas trafiło. W zakresie oczywiście oferty Ośrodka Pomocy Społecznej. Ofertę opiekunki środowiskowej przedstawi nam pani Katarzyna Lewandowska. Zapraszam. Jestem aktualnie pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym. Niemniej jednak zaczynałam też jako opiekunka środowiskowa, więc od części też praktycznej i teoretycznej, obiecuję w skrócie już, przedstawię państwu na temat opieki środowiskowej, miejsce zamieszkania osoby potrzebującej tej pomocy. Więc pomoc środowiskowa przyznawana osobom mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku ze względu na pogłębiające się starzenie społeczeństwa w naszym kraju, szybko wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi czy też niepełnosprawnymi. I ustawa o pomocy społecznej daje nam taką możliwość i wskazuje na tak zwaną formę pomocy usług opiekuńczych. Przysługuje ona osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub też niepełnosprawności, również też z innych przyczyn jest przeznaczona dla osób mających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, a są jej pozbawione. Usługi takie świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która takiej pomocy potrzebuje. I tak pokrótce już tylko wymienię, co obejmują takie usługi opiekuńcze. Jest to pomoc w codziennych zajęciach, takich jak na przykład robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie też spraw urzędowych, mycie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżeń i odparzeń, karmienie. W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i ich najbliższym otoczeniem. Jest też tak, ustawodawca tutaj tak jakby podzielił te usługi opiekuńcze na dwie grupy. Usługi opiekuńcze, nazwijmy je takie tradycyjne, jakby dla osób chorych, niesamodzielnych, i też tak zwane specjalistyczne usługi opiekuńcze, polegające na wspieraniu procesu leczenia rehabilitacji fizycznej i usprawnieniu zaburzonych funkcji organizmu. I tutaj zgodnie z zaburzeniami, zaleceniami zalekarskimi wykonywane są przez specjalistów, już fachowców, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów. Organizacja usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, i o taką pomoc należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Nie zawsze jest to konieczna wizyta, tak jakby indywidualna, jeżeli osoba rzeczywiście jest leżąca, to tu już wcześniej koleżanka też powiedziała, można to nawet telefonicznie powiadomić, mailowo, nawet listownie, że jest konieczność i potrzeba zapewnienia usług. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i po zgłoszeniu w przeciągu 2 tygodni pracownik socjalny udaje się do miejsca zamieszkania na tak zwany rodzinny wywiad środowiskowy, którego po prostu jest celem ocena sytuacji życiowej podopiecznego. I od wyników takiego też wywiadu
zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej w przeciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia winien jest wystawić tak zwaną decyzję administracyjną na piśmie o przyznaniu bądź nie tej formy pomocy, to w zależności od potrzeb. Od czego zależy wysokość opłat? Od miejsca zamieszkania. Szczegółowe zasady odpłatności uchwalają władze gminy. Dlatego może zdarzyć się też tak, że przypuśćmy, dwie osoby zamieszkujące w różnych gminach mogą płacić za to samo świadczenie w różnych wysokościach. Więc tak jak już wcześniej wspomniałam, że ta odpłatność jest uchwalana indywidualnie w zależności od władz gminy. O wysokości też rodzaju ponoszonych odpłatności za usługi. I teraz tak, wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Od tego, czy i o ile przekraczamy tak zwane kryterium dochodowe, które tutaj przywijało się bardzo często, to sformułowanie padło wcześniejszych tutaj w wywiadach mojej koleżanki, więc tutaj tak naprawdę to kryterium dochodowe to jest wyjściowym polem do tego, jaka odpłatność będzie ponoszona za tak zwane usługi specjalistyczne, czy też usługi po prostu opiekuńcze. Może zdarzyć się też tak, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach ponoszenie za usługi można taką osobę podopiecznego zwolnić. Niemniej jednak wymaga to udokumentowania wydatków poniesionych na zakup lekarstw, stosowania specjalistycznej diety, bądź też na zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Róż też może być związane z różnymi zdarzeniami losowymi. Wymagane dokumenty, tak jak już wcześniej też wspomniałam tutaj Państwu, to na pewno wniosek o przyznanie usług opiekuńczych. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu, kserokopia dowodu otrzymania renty, emerytury, bądź też w przypadku tutaj rodziny, wszystkich wspólnie zamieszkujących członków wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający wysokości dowodu netto. Dokumenty potwierdzające, czyli tutaj już też wymieniłam sytuację finansową wnioskodawcy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. I najważniejsze też oryginalne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych. Ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy również też u najbliższych osób ubiegających się o usługi. Ponieważ wywiad ten ma na celu ustalenie, czy rodzina może też, jest w stanie też pomóc osobie najbliższej. Jednak pamiętajmy zawsze, że ośrodek pomocy społecznej będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od osób najbliższych. Ośrodek pomocy społecznej jest tak jakby chyba na końcu takim ogniwem i w takich naprawdę kryzysowych sytuacjach, kiedy ta pomoc, ponieważ rodzina pracuje, członkowie rodziny nie mogą się zająć w ciągu dnia podopiecznym, bądź też jest w miejscowości pozostawiana sama, ponieważ dzieci, bądź też członkowie rodziny najbliżsi mieszkają poza miejscem zamieszkania. I dziękuję serdecznie Państwu za wysłuchanie krótkiego mojego wywiadu na temat usługi opiekuńczych. Dziękuję. Informacji o ofercie, bądź też pomocy, jaką można uzyskać od pielęgniarki środowiskowej opowie Państwu pani Bożena Pruchnik, pielęgniarka środowiskowa. Zapraszamy. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bożena Pruchniak. Jestem pielęgniarką środowiskową, z długoletnim stażem pracy. Nie wiem, co Państwa tutaj zainteresuje, natomiast przygotowałam taki krótki materiał, prezentację odnośnie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem, nad osobą chorą, nad niepełnosprawną,
Więc może tak pokrótce, żeby też nie zanudzić Państwa. Czyli pielęgniarka środowiskowa przez Narodowy Fundusz jest określana jako pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i świadczymy usługi, czyli przede wszystkim duży nacisk jest na promocję zdrowia i profilaktykę chorób, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia diagnostyczne, świadczenia lecznicze i świadczenia rehabilitacyjne. To jest zakres naszych kompetencji. Pielęgniarka POZ powiedzmy planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia z racji tego, że niemowlęciem do drugiego miesiąca życia zajmuje się położna POZ. Oczywiście objęte są opieką też osoby niepełnosprawne. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki obejmują rozpoznanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców, rozpoznanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami, realizację problemów zdrowotnych i profilaktyki chorób, prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grupy ryzyka zdrowotnego, organizację grup wsparcia i profilaktykę chorób wieku rozwojowego. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują realizację opieki pielęgnacyjnej w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej. Jest to wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, przygotowanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności. To przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji jest, że tak powiem, kiedyś to się odbywało tak, że przeważnie tą opieką i pielęgnacją zajmowały się oddziały przede wszystkim internistyczne, oddziały, gdzie pacjent leżał dość długo na oddziale i cała opieka była, to znaczy my jako pielęgniarki, lekarze, tak, opiekowaliśmy się, był proces leczenia i pacjent zostawał aż, powiedzmy, do śmierci. W tej chwili, z racji tego, że oddziały już nie mogą pozwolić sobie na to, żeby przetrzymywać pacjentów, wiadomo, są to fundusz, że tak powiem, podjął takie działania, że pacjent zostaje na bardzo krótko, więc trzeba zapewnić temu pacjentowi choremu opiekę w domu, bo po wypisaniu bardzo szybko ze szpitala, więc my jako pielęgniarki, jeżeli pacjent, że tak powiem, już wraca do domu, my mamy obowiązek wjechać do pacjenta, odwiedzić go i jeżeli jest rodzina, powiedzmy, przyuczyć tą rodzinę, przyuczyć, jeżeli pacjent jest w stanie po prostu sam wykonać pewne czynności, my po prostu uczymy rodzinę samoopieki, samopielęgnacji, żeby po prostu na tyle, na ile pacjent jest wydolny i rodzina, sami to wykonywali, tak? Więc jeżeli chodzi o świadczenia diagnostyczne obejmują przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wykonywanie badania fizykalnego, wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ocenę stanu ogólnego, chorego, ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej, wykonywanie testów diagnostycznych, ocena i monitorowanie bólu, ocena wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.
świadczenia lecznicze, jakie wykonujemy, więc jest to udzielanie pierwszej pomocy, podawanie leków różnymi drogami i technikami, zakładanie opatrunków na rany, cewnikowanie pęcherza, zdejmowanie szwów, wykonywanie inhalacji, dobór technik karmienia, wykonywanie wlewów, ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorym. Są to świadczenia lecznicze. No i zostają nam jeszcze dodatkowo świadczenia rehabilitacyjne, gdzie pacjenci nie mogą dojść do, powiedzmy, przychodni, gdzie jest wykonywana rehabilitacja, więc my świadczymy rehabilitację przyłóżkową, usprawnianie ruchowe chorego, drenaż ułożeniowy, ćwiczenia ogólnousprawniające, ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku. Wszystko to my wykonujemy. Pielęgniarka POZ współpracuje przede wszystkim z lekarzem POZ, z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, z położną POZ, pielęgniarką opieki długoterminowej, innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych, przedstawicielami różnych organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia, rodziną, czyli powiedzmy opiekunami, jeżeli tacy są, z rodziną świadczeniobiorcy. I odnośnie tutaj przygotowałam rozporządzenie ministra zdrowia odnośnie świadczeń gwarantowanych. Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegają finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście lekarz wystawia zlecenie i na ze względu jakie pacjent ma potrzeby, takie też zlecenie lekarz wystawi. Oczywiście środki, te które są tutaj wymienione, są refundowane przez Narodowy Fundusz. Pielęgniarka oczywiście może pomóc w załatwieniu tegoż zlecenia, dostarczeniu do domu, czy powiedzmy no załatwieniu wszelkich formalności związanych z całym procesem odnośnie właśnie wniosku. Jeżeli chodzi, dziękuję za uwagę, to jest cały materiał, który zdążyłam przygotować. Jeżeli jakieś pytania, to bardzo proszę.